Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się u Morica Reicherta w jego warsztacie i porozmawiamy o budownictwie naturalnym. Witam Cię. Dzień dobry. Od ilu lat zajmujesz się tematem właśnie budowania z rzeczy naturalnych? Okej, muszę pomyśleć, bo konwencjonalne budownictwo drewniane też jest naturalne. Okej, no to tak, w sumie z drewnianym, ale... tak. Drewnianym jakieś od 17 lat. Okej. W jaki sposób, jak jest zbudowana według tego Twojego projektu, Twojej koncepcji ściana? Od wnętrza do zewnętrza. Moja ściana akurat jest tak, bo ja się decydowałem mój system tak jakby minimalizować, czyli jak najmniejsze przekroje, żeby używać jak najmniej materiał i mieć maksimum efekt, czyli nasza ściana ma przenikalność U 0,18 przy konstrukcji od środka jest 6 cm cegła niepalona, gliniana, murowana. Czyli glina niewypalana. Niewypalana. Po prostu z cegielni kupimy cegły niepalone. Przed wypaleniem. Przed wypaleniem, oni są suszone, sezonowane, są suche cegły i te cegły murujemy na szóstkę od środka na stojąco jako masa termiczna, jako ściana szczelna i wszystkie detale są dopracowane, jak chodzi o włączenie okna, drzwi, i narożników i ściany działowe. I tam nie ma, żadne dziury czy cokolwiek, gdzie mogą jakieś gryzonie wejść do środka. Później jest panel słomiany, który ma 24 cm grubość. Czyli coś takiego, bo to jest taki pokazowy. To jest pokazowy, zaraz powiem jeszcze coś do tych tutaj tynki, ale to jest taka ściana pokazowa. Normalnie to są słupy, to stoi, to teraz jakby leży ta ściana. I to ma 24 cm. Potem jest tak, przy minimalnym użyciu energii odzyskujemy taki wysoki parametry. Chodzi mi teraz o produkcji, bo teraz taki nowoczesny dom pasywny, który ma lepsze parametry niż 0,15, jest bardzo szczelny i tak dalej, też potrzebuje bardzo mało energii, żeby w tym mieszkać, ale żeby taki coś produkować, to jest niesamowita duża energia potrzebna. I później to też jest 10-krotnie lepszy wynik, jak ten dom jest po 100 lat, czy po zależy kto tam mieszka też, bo może szybciej to się zniszczy i tak dalej. Wtedy ten dom się kompostuje, czyli mówimy o recycling. I tutaj taki materiał, zostałem parę śruby, trochę klej, trochę szatka czy coś takiego i reszta to jest zupełnie naturalny materiał. Jak dzisiaj taki nowoczesny dom pasywny, który ma różne warstwy materiały, które pochodzą z ropy naftowej, na czym bazuje nasza cała kultura, ale to jest inna rzecz. To wtedy mamy wielki problem z tymi śmieciami, bo to jest katastrofa. Zrobiłeś taką konstrukcję betonową, jeśli chodzi o prasę do wtłaczania w tą konstrukcję. Tak. To tak twój wynalazek? To jest mój wynalazek i to jest bardzo archaiczne, ale działa bardzo dobrze, bezproblemowo. Jak się ma suwnicy gdzieś albo coś, nie, to trzeba. W tej chwili to jest historia, bo mamy nową prasę, która robi to wszystko hydraulicznie i pracujemy w tej chwili na automatyzację, jak chodzi o produkcji takich paneli, różne wymiary. To jest tak, woda się skrapla, to jest zależne od temperatury, oczywiście. Różnicy w środku na zewnątrz, to zawsze skrapla się w innym miejscu tak naprawdę. Nie? I teraz tak, ja używam ten taki, jest taki online kalkulator, żeby to wszystkie warstwy można symulować i na różnych temperaturach i tak dalej. I
to ja badam mój system, moje warstwy na dach, na ściany i wychodzi na to, że ta woda się skrapla na zewnątrz w tej płyty włókno drewniane, tak? Ale czasami, jak na przykład jest większa jeszcze różnica temperatury, to się może skraplać w słomie, tak? I wtedy jest teoretyczny problem, bo tam jest wilgoć i pleśń, bo to jest materiał organiczny. Ale się okazuje po wieloletnich badaniach, że tam się zbiera wilgoć, ale później to wyschnie, jak to jest odpowiednio zrobione i nie powstaje problem w takim, że to się zaczyna degradować. To po prostu zbiera to wilgoć. Ważne jest, że nie są punkty, gdzie jest samo powietrze, taki gniazdo, gdzie jest tylko powietrze, bo wtedy się faktycznie skrapla, faktycznie robi się kropla. I nie zawilgotnieje cały materiał, tak jednolity. No i ja byłem tam zawsze bardzo ostrożny, bo uważałem, że to jest naprawdę wtedy problem, jak tam jest wilgoć, ale się okazuje, że nasze wspólne badanie w Europejskim Stowarzyszeniu Niemieckim i Polskim też, że faktycznie ten materiał ma lepsze umiejętności niż to jest w tych teoretycznych programach.